Witkiewicz dla portalu Nasze MMA.pl. Jesteśmy na targach FIWE, a z nami jest Marcin Wójcik. Witaj Marcin. Witam wszystkich. Co u Ciebie słychać? Jak przygotowania na tym ostatnim końcu do KSW? Wiesz, no najcięższe za nami już, wiesz, to co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy teraz 2 tygodnie. Także praca nad wagą, nad szybkością, nad tym, żeby się dobrze zregenerować i żeby ten dzień za 2 tygodnie to był szczyt naszej formy i możliwości. A właśnie, największe pytanie, jak z Twoją aktualnie wagą stoi? Wiesz co, miałem założenia, które na razie realizuję, także do tego momentu wszystko idzie zgodnie z planem. Wiadomo, że najgorsze przede mną i to ostatnie 2 tygodnie, no to będzie ta największa ilość kilogramów do zrzucenia. Ale na razie czuję się świetnie, a wszystko idzie zgodnie z planem, także jestem dobre myśli. Aktualnie na wagę ile wnosisz, jeśli możesz oczywiście zdradzić? No, około 93-94 kg. Idzie ciężkie takie schodzenie z naturalnej wagi twojej, co pewnie ważysz koło 100 poza walkami, tak? Wiesz co, to te 100 kg, które miałem, to też była kwestia, wiesz, suplementacji, ogólnie odżywiania i treningu. Zmieniłem to wszystko i naprawdę nie było żadnego problemu z tym, żeby te 7-8 kg zrzucić, także na razie, wiesz, no, czuję same korzyści, tak jakby, z tej zmiany kategorii. No, jeszcze nie miałem takiego momentu, żebym żałował tego, albo żebym pomyślał, że wiesz, że może to jest jednorazowy wyskok do 8-4. Nie, czuję się na tyle dobrze, że już teraz mogę powiedzieć, że na pewno w tej 8-4 zostanę, nie? Jakie według Ciebie ma mocne strony Scott Ascom? Wiesz, no jest twardy, no to jest naprawdę taki typowy angol, jest twardy, idzie do przodu, no dobrą ma stójkę na pewno, wydaje mi się, że z tych 3 płaszczyzn, z której składa się MMA, to stójkę ma najlepszą, no i jest fajkutem też do tego, także wiesz, na to też trzeba zawsze uważać, bo my praworęczni, wiesz, walczymy ze sobą, jesteśmy, gdzieś tam przewidujemy, wiesz, te ciosy gdzieś tam raczej z tej prawej strony, prawa noga, prawa ręka, na to uważamy, a tu trzeba się trochę jednak, wiesz, zmienić te myślenie i uważać na tą mocniejszą stronę, w jego przypadku lewą, nie? Z kim byś wolał się bardziej zmierzyć po ewentualnej wygranej? Byłby to Damian Janikowski czy Michał? Wiesz, no nie myślałem o tym jeszcze, no na razie myślę o tym, żeby zawalczyć za Skamem i żeby tą walkę wygrać, a potem no zobaczymy, no wiesz, no niech wygra lepszy, ja znam obu i lubię obu i nie będę, wiesz, nikomu z nim kibicował. Na dobrą sprawę nie wiadomo jeszcze tak naprawdę, na ile stać Damiana. No i co mogę powiedzieć, wiesz, no Michał Materla to jest legenda i naprawdę świetny zawodnik. Damian na razie w tych walkach też się, wiesz, świetnie prezentował, także z którym z nich bym nie walczył w finale, no to na pewno będzie dobra walka i wiesz, i będzie co robić, także wiesz, no jeden i drugi naprawdę są dobrymi zawodnikami, nie? Nie poszło właśnie w 9-3, celujesz tylko i wyłącznie wypas w tej kategorii, tak? Nic więcej. Tak, no mówię, no na razie są same korzyści, no czuję się świetnie w tej kategorii wagowej, czy w tej kategorii, jeszcze nie walczyłem, ale z tą wagą, która mam teraz aktualnie, no i myślę, że to się przełoży na walkę, wiesz, no i na razie moim celem jest wygrać ten turniej w kategorii do 84 kg. Sam się zgłosiłeś do turnieju, czy ktoś zaproponował Ci go? Nie, wiesz co, idealnie chyba się złożyło ta moja zmiana kategorii wagowej z tym po prostu, że włodarze planowali ten turniej i dostałem taką propozycję. No i wiesz, no to nie było się na czym zastanawiać. A jeśli postawili Ci za przeciwnika właśnie Scotta Ascoma, czy zastanawiałeś się nad nim, czy od razu wziąłeś go bez zastanowienia? Nie, no wiesz, ja nie jestem tym zawodnikiem, który by się zastanawiał nad rywalem. No. Nie, no ja walczę tak KSW, wiesz, ja wiem, że każdy przeciwnik mój to będzie mocny rywal, wiesz, a czy on będzie miał lepszą stójkę, czy lepszy parter, że wiesz, nie będę kalkulował, wiesz, opatrywał swoich szans, że z tym może mi się uda, a z tym nie, wiesz, tej walki nie wezmę, no nie ma czegoś takiego na pewno, wiesz, w moim przypadku. A na walkę którą najbardziej, czy oczekujesz? No poza swoją oczywiście, na KSW ten... Wiesz, no z racji tego, że jesteśmy w jednym turnieju, no to oczywiście Damiana i Michała, wiesz, no to będzie taka walka, którą na pewno obejrzę najwięcej razy, wiesz, po całej gali, no, ale wiesz, no rozpiska jest naprawdę na tyle dobra, że pozostałe pojedynki, wiesz, no gdybym nie walczył na tej gali, no to na pewno albo siedziałbym w pierwszych rzędach, albo oglądał przed telewizorem 100%. A
Powiedz mi, bo po tej samej właśnie gali w Londynie jest gala UFC 229. Interesujesz się coś trochę galami zagranicznymi typu UFC, ACB i tak dalej? No wiadomo, wiadomo, jestem w temacie, wiesz. Staram się oglądać gale i walki. Mniej mnie interesują faktycznie portale gdzieś te tematyczne a propos MMA. A w ogóle już mnie interesują, wiesz, komentarze i cała reszta rzeczy, ale walki, gale staram się oczywiście oglądać. I za kim, i kogo możesz wytypować o walce, no Khabib i Conor McGregor? Wiesz, no to jest też ciężkie do typowania. Dla MMA na pewno lepiej byłoby, gdyby wygrał Conor, to jest jednak, wiesz, on teraz... On buduje tak naprawdę, wiesz, te nowożytne MMA, wiesz, i dużo mu zawdzięczamy na pewno, a może być tak, że będziemy zawdzięczali jeszcze więcej. Także dla nas wszystkich, bez względu na to, jaką sympatią kojarzymy, byłoby lepiej, żeby wygrał Conor. Osobiście, gdybym stawiał pieniądze, to stawiałbym na Khabiba na pewno. Opowiedz tak, no pokrótce, co dzisiaj tutaj robisz? No po co przyjechałeś? Wiadomo, no był media trening KSW i głównie dlatego, ale nie ukrywam, że pierwszy raz jestem też na targach FIBE i też chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No i zrobiły na mnie wrażenie, wiesz, to nie spodziewałem się, że aż tak. A czyli ogólnie ci tutaj bardzo podoba dzisiaj, tak? No, wiadomo. Chciałbyś komuś podziękować na koniec? Coś, kogoś, no, pozdrowić, swoich sponsorów? No oczywiście, no, pozdrowić i podziękować. Wiadomo, że sponsorzy bardzo mi pomagają, moi sparring partnerzy bardzo mi pomagają do tej walki. Na tydzień przyjechał do mnie Michał i Czarek Oleksiejczuk. No i im przede wszystkim chcę podziękować, bo przyjechali typowo pomóc. No i wiadomo, to jest dla mnie też ważne. Nie? W takim razie nie zatrzymuję się. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Do zobaczenia. Thank you.